na naszej comiesięcznej debacie, debacie Gazety Polskiej. Teraz średnio raz w miesiącu taką debatę organizujemy na tematy kluczowe dla polskiego społeczeństwa, szczególnie dla polskiej gospodarki. Przypominam, że zaczęliśmy mniej więcej 2 lata temu, jeszcze w czasie, kiedy wielu obecnych posłów i ministrów było tutaj w opozycji. Wtedy zrobiliśmy pierwsze spotkanie w Galerii Delfiny dotyczące świata biznesu i świata polityki, jak się mają ze sobą porozumiewać, jakie zasady powinny być wytwarzane. No i od tej pory mieliśmy już co najmniej kilkanaście takich debat, jeżeli nie kilkadziesiąt, zarówno w Warszawie, w Krynicy, w Rzeszowie, w wielu innych miejscach Polski. Te debaty cieszą się o tyle zainteresowaniem, że relacje w mediach z nich są cytowane, zarówno tych, które lubimy, tych, które jeszcze bardziej lubimy, pojawiają się i wszelkie kontrowersje na ten temat. Dzisiejsze spotkanie jest transmitowane przez Stream One, czyli w tej chwili oglądają nas tysiące ludzi na portalu niezależna.pl i wszystkich portalach, które podłączają się do streamingu. To jest właśnie nasz wkład do cyfryzacji, bo mamy najnowocześniejszą w tej chwili firmę medialną w Polsce, którą jest Stream One, która jest własnością portalu niezależna.pl i postanowiliśmy pokazać, że media to nie musi być świat drogi i niedostępny, a dostępny dla każdego. I jeżeli właśnie zdradzam teraz temat cyfryzacji, państwo cyfrowe czy analogowe, to może powiem, że media, które były do tej pory, były bardzo analogowe, z bardzo wybranym przekazem, a nasz wkład polega na tym, że każdy może w przekazie komunikacyjnym istnieć, ponieważ stworzyliśmy firmy, które są mediami dla każdego. Co widzą państwo pewnie czasami oglądając nasze transmisje z Nowego Jorku, Londynu, Paryża, z miejsc, do których polskie telewizje nie są w stanie wysłać wozów transmisyjnych, a my to po prostu robimy na co dzień. I tak chwaląc się miękko wprowadziłem państwa w temat, to teraz przedstawię gości. Naszymi gośćmi są pan minister Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Witamy serdecznie. Przewodniczący Komisji Sejmowej Infrastruktury pan poseł Bogdan Rzońca. Prezes Zarządu Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski. Witam serdecznie. Prezes Kapsz Telematic Service pan Marek Cywiński. Witamy. Dzisiejszą debatę będzie prowadziła Ola Świsz, nasza szefowa PR-u. Ja byłem od tego, żeby zrobić krótki wstęp, połowę wstępu już zrobiłem, czyli o naszym udziale w cyfryzacji, a drugi będzie bardziej historyczny. Trudno powiedzieć, kto sprawił, że świat stawał się cyfrowy. Dla mnie to się kojarzy nie tylko z wielkimi matematykami czy pracownikami Centralnej Agencji Wywiadowczej, a wcześniej służb amerykańskich, którzy musieli wymyślać komputery, tudzież z polskimi kryptologami, którzy wprawdzie może nie do końca cyfrowo, ale zrobili ogromny wkład do tego, że potrzebne były potem komputery. Natomiast takie nazwisko jak Raymond Cray, pewnie dla tych, którzy coś wiedzą o świecie informatyki, był pewnie tym, który spowodował, że komputery stały się najważniejszym narzędziem naszej cywilizacji. I od komputerów wielkości tej sali doszliśmy do komputerów wielkości naszych komórek, które mamy. W związku z tym dzisiaj w świecie cyfrowym uczestniczy każdy, czy tego chce, czy nie chce. Nawet często mamy w sobie cyfrowe urządzenia, które ratują nam życie. Na zewnątrz mamy cyfrowe urządzenia, które służą do przekazywania prawdy, robienia wody z mózgu. Prawda to strefa wolnego słowa, woda z mózgu to być może inni. Także zachęcam do mediów strefy wolnego słowa. Nie ma miejsca, w której byśmy nie liczyli bitów danych, nie przekazywali danych cyfrowo i zastanawianie się, czy cyfryzacja jest potrzebna, jest już na tym etapie cywilizacyjnym chyba całkowicie bezsensowne. Raczej pytanie, jak Polska ma uczestniczyć w tym procesie cywilizacyjnym, jakim jest cyfryzacja, jak dogonić, chociaż często jesteśmy w równym biegu co świat, ale w niektórych miejscach gonimy ten świat, ten najbardziej rozwinięty, jak z tego skorzystać. Jak bezpiecznie skorzystać, ponieważ cyfryzacja stworzyła nowe choroby, które najpierw poznaliśmy jako wirusy komputerowe,
a w czasie wojny na Ukrainie zorientowano się, że to jest potężna broń, która może prowadzić do zagłady całych oddziałów. Nasi koledzy, którzy byli relacjonowali wojnę w okopach na Ukrainie, przekonali się, jak Rosjanie, wykorzystując właśnie narzędzia teleinformatyczne, doprowadzali do niszczenia i rozbijania całych oddziałów ukraińskich właśnie w wyniku nieprzygotowania tego państwa na wojnę cyfrową. Mieliśmy ataki hakerskie, choćby w grudniu w Polsce, prawdopodobnie, pewnie nasze służby nie chcą do końca przyznać, ale robione przez wrogie mocarstwo, które sparaliżowały część infrastruktury krytycznej. Więc mówimy o tematach, które dotyczą od najważniejszych sfer bezpieczeństwa do najintymniejszych sfer życia, czyli o takim drugim tle tego, w czym żyjemy, poruszamy się. Matrix, czy się komuś podoba, czy nie, jest dzisiaj naszym udziałem, w nim funkcjonujemy i często nasza wiedza, sposób poruszania się, funkcjonowania zależy od tego, jak się zaprogramujemy w tym Matrixie, jak się do niego zalogujemy i na ile się zabezpieczymy przed wrogimi kodami. No tyle może wstępu. Oddaję Oli prowadzenie. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Ja od razu oddam głos panu ministrowi, ponieważ o godzinie 11 rozpoczynają się głosowania w Sejmie, więc pan minister i pan przewodniczący komisji również nas opuszczą. Panie ministrze, jak w tym momencie, jakie są plany, jeśli chodzi o infrastrukturę i cyfryzację naszego państwa? Jakie są plany ministerstwa na ten moment? No, Ministerstwo Infrastruktury ma w swoim zakresie wiele dziedzin, które bezpośrednio realizują zadania związane z cyfryzacją czy informatyzacją, zarówno kolej, drogi, ale również Poczta Polska. Pan prezes jest, więc tutaj pewnie szczegóły w tym zakresie przedstawi, ale to również cały system informacji o nieruchomościach, które w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii powinien funkcjonować. Informatyzujemy, powiedzmy, tą część działalności państwa. Z przykrością muszę stwierdzić, że w ostatnich latach wydano kilkaset milionów złotych na stworzenie systemu informacji o nieruchomościach właśnie informatycznego i ten system nie działa. Na 385 powiatów, 16 powiatów zasiliło ten system istniejący w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii swoimi danymi, czyli to jest no, niewielki procent, tak? I można powiedzieć, że na tym się skończyło, bo już żaden powiat nie aktualizuje tych danych, czyli właściwie system nie działa, tak? I teraz Ministerstwo Infrastruktury po zlikwidowanym Ministerstwie Skarbu Państwa przyjęło nadzór nad nieruchomościami Skarbu Państwa i stwierdziłem, że państwo polskie nie posiada informacji o swoim zasobie nieruchomości. On powinien być właśnie w formie informatycznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Niestety on nie działa. Tu z jednej strony wielkie oczekiwania i też możliwości istniejące po stronie informatyzacji, ale z drugiej strony też problemy, bo w każdym powiecie istnieje jakiś system informatyczny, on tę ewidencję nieruchomości posiada, tak, ale między powiatami już tego przekazu nie ma, a ministerstwo w ogóle tej wiedzy nie ma, tak, więc gdyby to było w formie tradycyjnej, że są jakieś arkusze, jak kiedyś były, tak, no to przekazujemy pocztą, ja mam ten wykaz, tak, a w tej chwili nie, przez to, że jest to informatycznie zrobione, ale jednocześnie nie ma między poszczególnymi czy powiatami, czy też powiatem a Skarbem Państwa jednolitego systemu, tak? No to ja tej wiedzy nie mam w ogóle. Więc teraz musimy stworzyć jakiś jednolity system i to jest duży problem. No, trzeba dodatkowe pieniądze wydać, mimo że wydano, tak jak powiedziałem, kilkaset milionów złotych, żeby taka ewidencja funkcjonowała i ona do dzisiaj nie funkcjonuje. I tu jest podwójna ewidencja, jest nowoczesna ewidencja ta informatyczna, a jednocześnie wszędzie jeszcze funkcjonuje ta zwykła, stara, analogowa, czy powiedzmy no, papierowa, tak? Także tutaj są ogromne możliwości, a jednocześnie duże zagrożenie. Mamy przykład blackoutu szczecińskiego, tak? Wystarczyło, że zabrakło prądu i państwo, czy miasto przestaje działać, tak? Gdyby to było tradycyjne,
no to nie ma problemu, tak? Jeżeli mamy to wszystko w formie już zcyfryzowanej, tak? No to nie przestaje działać. Także to też trzeba to zagrożenie widzieć i z punktu widzenia państwa polskiego powinny być te systemy na tyle bezpieczne, jakaś tam formuła ta tradycyjna gdzieś powinna być, tak? Bo inaczej to bardzo łatwo przy jakimś ataku cybernetycznym, czy też zwykłym ataku na nasze dostawy prądu, tak? No to jest podstawa. Już żadnej wiedzy w tym zakresie nie posiadamy, tak? Banki nie działają, żadne ewidencje nie działają. Ogromne pieniądze będziemy wydawali na system zarządzania ruchem. Pozyskaliśmy 132 miliony euro ze środków unijnych na Krajowy System Zarządzania Ruchem. To jest tylko pierwszy etap, także to będą ogromne środki. To co innego, to jest inna sprawa niż system naliczania opłat. Tutaj pan prezes pewnie z Kapsza będzie mógł na ten temat powiedzieć. W tym zakresie też rozpoczynamy prace związane z nowym przetargiem, ponieważ w 2018 roku kończy się dotychczasowy system pobierania opłat i tak, będzie trzeba nową, kończy się umowa, przepraszam, i zarówno viatol, jak i też te zwykłe opłaty autostradowe w formie papierowej, no tam są umowy z kolei z poszczególnymi operatorami czy zarządcami tych autostrad zawierane i to też jest duży problem, żeby przejść z tego systemu papierowego na system elektroniczny. W wielu krajach Europy są różne systemy, tak? Są. W większości jednak przechodzi się na system elektroniczny. No my mamy system tradycyjny, ten papierowy, i on spotyka się z dużym oporem. No jednocześnie też jest niewydolny, tak? No bo wiadomo, w okresach szczytu, ale jak patrzymy na Europę Zachodnią, to tam wszędzie, jak są wakacje i są szczyty weekendowe czy wakacyjne, to wszędzie są kolejki. Tak, nawet nie mam bramek, są kolejki, więc do tego też musimy się przyzwyczaić. No my już powoli zapominamy o tym, że no, chcielibyśmy uniknąć tego, co było kiedyś, te słynne kolejki w poprzednim systemie. Ja tu mam te doświadczenia właśnie z Poczty Polskiej, bo ciągle są skargi, dlaczego na poczcie są kolejki, tak? No ale jak ktoś stoi w sklepie mięsnym czy jakimś innym supermarkecie w kolejce, to ani słowa nie powie złego, że stoi w kolejce, tak? Jak stoi w Poczcie Polskiej, to narzeka, że jest kolejka, tak? No jest to też instytucja, gdzie ileś ludzi przychodzi i czasami są te kolejki, no. Dobrze, że są numerki, można sobie ten numerek pobrać, to jest już też duży postęp i wiemy, który mamy, ile czasu mamy jeszcze, żeby być obsłużonym. Także poczta tutaj ma ogromne zadanie przed sobą. Już mówiłem przed chwilą też tam w kuluarach, że właśnie poczta to jest to miejsce, gdzie możemy likwidować te różnice. Tak? Polska ma to do siebie, że z jednej strony mamy już najnowsze osiągnięcia i czasami wyprzedzamy Europę czy świat w naszych osiągnięciach informatycznych, tak? A z drugiej strony mamy też ogromne dysproporcje, jeszcze białe plamy w zakresie dostępu do internetu i tutaj poczta ma ogromne zadanie przed sobą, ma największą sieć placówek, więc można dostęp do internetu poprzez bezpłatny internet na poczcie, tak? Wydawałoby się, że to jest, nie jest potrzebne w obecnej dobie, każdy ma komórkę i tak dalej, ale jednak okazuje się, że jest to potrzebne i w mniejszych miejscowościach jest zapotrzebowanie na tego typu usługi. Te białe plamy nadal są. Zrobiliśmy autostrady świetlne w zakresie dostępu do szerokopasmowego internetu, ale z tych autostrad nie ma już zwykłych dróg do obywatela, tak? I nadal te problemy są, więc to są duże wyzwania jeszcze przed Polską w tym zakresie. Tak się akurat składa, że w zakresie Ministerstwa Infrastruktury jest wiele z tych dziedzin, które mogą być, czy są realizowane w zakresie cyfryzacji. Tak jak mówiłem, no to są drogi, to jest kolej, gdzie bez nowoczesnych systemów informatycznych praktycznie nie da się już zapewnić bezpieczeństwa podróży, tak? Zwiększamy. Tak, też duży projekt GSM kolejowy, też jeden z największych projektów tego typu w Europie, który będzie w najbliższym czasie, myślę, już mógł być na etapie przetargu i zrealizowania. To są ogromne wyzwania. Tak jak powiedziałem, te 132 miliony to był największy, które pozyskaliśmy na system zarządzania ruchem. To były praktycznie wszystkie środki, które Komisja Europejska na to przeznaczyła, to myśmy je pozyskali. Także to jest ostatnia informacja. Także mamy tutaj duże możliwości, żeby informacje o ruchu na drogach przekazywać obywatelom na bieżąco i to będzie dostępne w smartfonie
Poczta tutaj też myślę, że prezes będzie mógł o tym powiedzieć. Bardzo nowoczesna usługa Envelo, gdzie ze smartfona można wysłać kartkę i ona jest właśnie taka dublowana. Z jednej strony wysyłamy ze smartfona, a z drugiej strony, po drugiej stronie ktoś dostaje zwykłą drukowaną kartkę, tak, która dla wielu ludzi jest ważna. Także to nie jest ten SMS, tylko jest tradycyjna kartka, szczególnie dla starszego pokolenia. Także takie usługi też w zakresie naszego, to co ministerstwo nadzoruje. Już nie mówię, cała geodezja, kartografia, gdzie no, cyfryzacja jest niezbędna i tutaj ogromne poczyniliśmy postępy w tym zakresie, ale nadal, tak jak powiedziałem, wiele z tych systemów nie działa. To mówię, ten system nieruchomości to jest po prostu kompletna zapaść. Nie potrafimy od 30 lat sobie z tym poradzić, żeby jednolity system wiedzy o nieruchomościach w Polsce był, a już nie mówię o nieruchomościach Skarbu Państwa. To może tyle tytułem wstępu. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Jeszcze następne pytanie, niezależnie od tego, czy 30 lat coś działa, czy nie, to dużo rzeczy nie działa od 30 lat. Mam nadzieję, że to się zmieni niedługo. Jak wygląda partnerstwo publiczno-prawne? Jak wygląda współpraca pomiędzy ministerstwem i państwem, a podmiotami prywatnymi? Bo wiadomo, że jest to idealny układ, prawda? Mamy tutaj finansowanie, a z drugiej strony no, zabezpieczenie państwowe. No, trzeba przyznać, że w Polsce partnerstwo publiczno-prywatne niestety praktycznie można powiedzieć, że nie działa, tak, w bardzo małym zakresie. No, różne są tego przyczyny, tak. Przedsiębiorcy mówią, że przepisy niewłaściwe. My jako administracja uważamy, że przepisy są dobre. No niestety tak się ułożyło, że przez wiele lat istniało i ono nadal istnieje ze strony nie tylko przedsiębiorców, ale też i obywateli takie pojęcie, że nie są 3P, tylko 4P, tak? I to czwarte to prokurator, tak? Bardzo często to partnerstwo niestety kończyło się nieprawidłowościami, które musiały być przez organy ścigania ścigane, tak? I wyciągane wnioski z tego. Może też dlatego jest taka duża rezerwa w podchodzeniu do tego typu rozwiązań. Ja myślę, że w cyfryzacji jest tutaj pole do dużego działania, dlatego że no, prywatne firmy posiadają ogromne doświadczenie, ogromny kapitał ludzki, tak? Ten zasób wiedzy jest ogromny po stronie prywatnego biznesu, mówiąc tak potocznie. I państwo polskie mogłoby bez tego korzystać. No ale tak jak powiedziałem, jakoś przedsiębiorcy też niechętnie, wielokrotnie spotykałem się z tym, że niechętnie chcą też wchodzić w różnego rodzaju przedsięwzięcia z administracją państwową, obawiając się wielu rzeczy. Być może zbyt przepisy są zbyt sztywne w tym zakresie, to te doświadczenia właśnie niedobre, które przez lata były, może też takie coś spowodowały. No, wiem, że w tej chwili jest duże nadzieje w tym zakresie i chcielibyśmy jako administrator, żeby to partnerstwo publiczno-prywatne mogło funkcjonować. Bardzo dziękuję. Za chwileczkę zapytam też panów z Kapsza i z Poczty Polskiej, jak układa się współpraca z ministerstwem. Pytanie do pana Bogdana Rzońcy, przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Jakie w najbliższym czasie jakie zostały złożone projekty, jeśli chodzi o infrastrukturę, cyfryzację, jakie będą składane w najbliższym czasie w Sejmie? Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzień dobry. Ja może odniosę się do, jakby na kanwie pani pytania, do takich dwóch sytuacji, które mają miejsce w Polsce, w szczególności w wschodniej Polsce, jak mówimy o konkretach i o szczegółach i o projektach. Dlatego, że chcę tu bardzo wyraźnie podkreślić, że przy cyfryzacji, przy każdym działaniu jednak potrzebna jest interwencja państwa. Taka interwencja państwa była poprzez na przykład program Polski Wschodniej i tak zwaną sieć szerokopasmową Polski Wschodniej. To była niespotykana do tej pory w Europie interwencja państwa na rzecz 5 bardzo zapóźnionych cywilizacyjnie województw Polski Wschodniej. Ponad 1 mld zł zostało przeznaczone na sieć szerokopasmową w 5 województwach Polski Wschodniej i to jest ta baza, która musi dać i da na pewno pozytywny efekt dla dalszego rozwoju, bo za taką interwencją państwa, a przypomnę, że Unia Europejska początkowo w ogóle nie chciała się godzić na program Polski Wschodniej, w ogóle wykreślała ten program i tylko upartość, że tak powiem, świętej pamięci Grażyny Gnieścickiej spowodowała, że ten program powstał. Nie tylko dla oczywiście budowy sieci szerokopasmowej, bo z tego programu są budowane także obwodnice, są inwestycje w kolej, w badania i rozwój i tak dalej, ale ta inwestycja, sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej jest absolutnie kluczem do rozwoju
tamtych województw, które były przez całe lata PRL-u, ale także przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej po prostu zapomniane. I to da na pewno efekt. Proszę Państwa, co idzie za tą siecią szerokopasmową? Idą oczywiście inwestorzy. Mamy kapitalny przykład znakomitego klastra w Polsce Wschodniej. To jest Dolina Lotnicza. 23 tysiące osób pracuje w tak zwanej Dolinie Lotniczej. To jest przemysł lotniczy o najwyższych technologiach. Firmy amerykańskie, niemieckie po prostu kupują ziemię i inwestują. W ostatnich latach tylko BorgWarner, MTU, koło Jasionki w Rzeszowie postawiły wielkie zakłady, zatrudniają inżynierów z Politechniki Rzeszowskiej. I co więcej, za tym efektem przyszło połączenie Lufthansa, bo Lufthansa zrobiła połączenie Rzeszów-Frankfurt. Ponieważ oczywiście ci management niemiecki, który inwestuje na przykład w MTU, to jest też jedna z tych firm o najwyższym poziomie techniki, ta firma po prostu przysyła swoich inżynierów po to, żeby szkolili naszych inżynierów po Politechnice Rzeszowskiej. To jest naprawdę znakomity przykład funkcjonowania, czy dobrych projektów, dobrych rozwiązań, bo to, co pan minister mówił, że parę inwestycji, setki milionów złotych w Polsce wydano bardzo źle. Były świetne hasła i zatem nic nie stoi. My oczywiście czekamy także na to, że wpłynie do Komisji Infrastruktury na przykład projekt, on już jest, zdaje się, po dyskusji dotyczący na przykład kodeksu urbanistyczno-budowlanego, bo ten kodeks spowoduje, że będzie można lepiej, szybciej budować, inwestować. Proszę sobie wyobrazić, że 70% polskich gmin nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. A jeśli tych planów nie ma, to jest widzimisię urzędnika, prawda, wtedy. I są te procedury, które trwają długo i inwestor chodzi i są przedziwne sytuacje, na przykład, że pozwolenie na budowę w jednym województwie trwa tyle, w drugim tyle, a na przykład założenie firmy, chociażby w Poznaniu średnio wyliczył Bank Światowy, to jest 8 dni, powiedzmy w innych województwach właśnie Polski Wschodniej to jest 30-35 dni. I więc za tą cyfryzacją, za tymi rozwiązaniami konkretnymi infrastrukturalnymi, ale także, a w szczególności rozwiązaniami w inwestycje tej sieci szerokopasowej pójdą kolejni inwestorzy i dzięki temu zupełnie zmieni się oblicze. To będzie oblicze życia na tych terenach. Co istotne, że właśnie w tej Polsce Wschodniej jeszcze mamy do czynienia z niższymi kosztami pracy i to też zauważyli przedsiębiorcy zagraniczni. Stąd też właśnie te posadowienia, czy te inwestycje amerykańsko-niemieckie, powiedzmy, chociażby na Podkarpaciu, chociażby w Dolinie Lotniczej, ale to nie tylko. Tak więc mamy w Komisji Infrastruktury co robić. Oczywiście czekamy na kolejne projekty, które pozwolą nam stworzyć takie prawo i to jest jakby idea zasadnicza, dzięki któremu ten przedsiębiorca, ten inwestor właśnie, który chce zainwestować w tych miejscach, gdzie do tej pory wielkich inwestycji nie było, no będzie miał lżej, będzie miał lepiej. I to jest nasze główne zadanie w Komisji Infrastruktury. Ja wrócę do pytania, czy jakieś konkretne projekty, mógł pan powiedzieć o jakichś konkretnych projektach, które są już procedowane, bądź będą niedługo składane? Na razie nie są procedowane, czekamy na te, które są przygotowane w Ministerstwie Infrastruktury. No, posłowie w komisji to są od tego, żeby rozpatrywać te projekty, które rząd przedstawia w tym aspekcie i nie chcemy tutaj wybiegać jakby naprzeciw. Oczywiście cały szereg, zdaje się, tych projektów, które dotyczą już nie stricte mojej Komisji Infrastruktury, może wypłynąć z Komisji Administracji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Tam by trzeba było skierować zapytanie, co oni przygotowują w tej chwili dla posłów, jakie rozwiązania. Dziękuję bardzo. Może jeszcze zatrzymam pana ministra. Panie ministrze, kiedy będziemy mogli mówić o tym, że Polacy stoją bez czekania właśnie w kolejkach i tak naprawdę ta nasza Polska już jest scyfryzowana i rzeczywiście jesteśmy państwem nowoczesnym. Jak to można powiedzieć w jakimś pewnie okresie czasowym? No, to są zadania wieloletnie, także tak jak w każdej dziedzinie, tak? I także tutaj też no, nie da się powiedzieć, że my za 5 lat to już będziemy całkowicie scyfryzowani, czy nawet za 10, tak? No, tak? Program mieszkaniowy, który realizujemy, zakładamy co najmniej na 15 lat. To są też programy w zakresie cyfryzacji, to też wieloletnie programy, tak? No to tutaj nie ma jakiejś, nie mamy przynajmniej granicy, tak, że my za 5 lat to już będziemy,
że tak powiem, całkowicie zaspokojone będą potrzeby w zakresie cyfryzacji, bo myślę, że nawet w tych krajach już wysoko rozwiniętych też ciągle następuje postęp, tak? No my gdzieś tam dążymy do średniej, czy europejskiej, czy jakiejś innej, ale tam ta średnia też, że tak powiem, idzie do góry, wszyscy się rozwijają, więc trochę w tym zakresie gonimy Europę, czasami wyprzedzamy, tak? Bo oni przez wiele lat korzystają ze starych systemów, a my już starych nie wprowadzamy, tylko wprowadzamy najnowsze, tak? I w wielu dziedzinach ich wyprzedzamy, ale jednocześnie też to doprowadza do powstawania dużych dysproporcji, tak? O czym mówiłem, tak? Że no, tak, bardziej trzeba będzie wyrównywać te dysproporcje, które są, niż jakieś nowe rzeczy wprowadzać, bo my w zakresie nowych rzeczy to w niczym nie odstępujemy od Europy, tak? Nawet w pewnym sensie wyprzedzamy, tak? W medycynie na przykład bardzo wiele rzeczy jest najnowocześniejszych, a z drugiej strony mamy ogromną zapaść, tak? I tak w wielu innych dziedzinach możemy powiedzieć, że jest ta ogromna dysproporcja, że w tych najnowocześniejszych rzeczach nie ustępujemy, a mamy ogromne zaległości, które trzeba nadrabiać i to są wieloletnie prace przed nami. Nie jesteśmy w stanie tego że tak powiem, państwo, żeby tylko tym się zajęło, dlatego że w każdej dziedzinie mamy zapóźnienia. Tak? Ja to widzę u siebie w zakresie mieszkalnictwa, gdzie mamy ostatnie miejsce w Europie właściwie w każdym jednym elemencie, który rozpatrujemy, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo i w wielu innych rzeczach też. Mamy nowoczesne mieszkania, budujemy z materiałów, które są często najnowocześniejsze w Europie, eksportujemy nasze materiały do Europy Zachodniej, materiały budowlane, nowoczesne budownictwo modułowe, tak? Gdzie w Europie Zachodniej jest wykorzystywane, a w Polsce w ogóle tego nie robimy. Tak? Więc też należałoby czasami, ja zachęcam naszych przedsiębiorców, słuchajcie, wykorzystujcie też te materiały w Polsce, a nie tylko eksportujcie. Pewnie w cyfryzacji może być podobnie, że czasami eksportujemy naszą myśl, a nie wykorzystujemy jej w Polsce. No, akurat informatyka to często jest oparta, czy najczęściej, tak, na wiedzy, jak ktoś wyjeżdża, no tą wiedzę zabiera ze sobą i nasi informatycy wyjeżdżają, są bardzo cenieni na całym świecie, tak? Często ich u nas przez to brakuje, także cała sztuka, żeby ich zatrzymać i tutaj no, są dwa elementy, żeby ich zatrzymać, tak? No, to jest praca i mieszkania, tak? To są dwa elementy, które mogą zatrzymać młodych ludzi. Już praca nie wystarcza, potrzebują też mieszkania. Praca, mieszkanie, więc powstanie rodzina i to jest coś, co może ich tutaj zakorzenić. Gorzej jak wyjadą i tamtą rodzinę zakładają, więc jest niebezpieczeństwo, że wówczas nie wrócą. Także nie mamy tutaj jakiejś konkretnej daty, żebyśmy mogli powiedzieć, że zakończyliśmy ten proces. Jeżeli może tak się trochę włączyć, bo ja przez ostatnie 3,5 godziny przebywałem w pomieszczeniu, które się nazywa Pendolino i usiłowałem uruchomić internet, telefon. To urządzenie XXI wieku niestety nie zna tego typu sprzętu i to nie o to chodzi, że nie ma własnego. Ja nie mogę ze swojego skorzystać. Kiedy będziemy mieli, bo te stare 40-letnie wagony dysponują internetem, żeby było śmieszniej. Natomiast to nasze najnowsze cudo techniki nie dysponuje. W jakim kierunku my idziemy? Bo to jest jednak pewien skandal w środku Europy. No, muszę stwierdzić, że to wcale nie jest cudo techniki, tak? Pendolino to jest bardzo stary technologicznie produkt, w Europie Zachodniej bardzo stary. Nasze nowe pociągi, które budujemy, mamy świetnych producentów pociągów. Dużo nowocześniejsze są, tak? Natomiast w tym przetargu akurat, no to jeszcze przecież poprzedni rząd realizował poprzednie władze, nie zadbano o to, żeby właśnie internet i sygnał, wzmocnienie sygnału komórkowego, żeby było. I do dzisiaj jest z tym problem, ponieważ dostawca nie wyraża zgody na ingerencję w materię, tam, żeby tam te urządzenia zainstalować. I cały czas trwają rozmowy. Oni chcą duże opłaty z tego tytułu, więc PKP Intercity nie bardzo chce te koszty ponosić, bo nie zadbano przy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, żeby taka rzecz jak, mimo że wydano 3 miliardy złotych, tak, czyli dwa razy więcej niż kosztują nasze pociągi dzisiaj, które dostarcza PESA, no nie będę tutaj, to wymienię także drugiego, tak, jak już jednego wymieniłem, Newag, dostarczają nowocześniejsze pociągi, gdzie internet jest oczywiście własny. Tak, własny i zasilanie sygnału telefonii komórkowej również istnieje. Natomiast tutaj jest problem, że my nawet musimy płacić użytkownikowi, czyli, przepraszam, właścicielowi za to, że te wózki, które tam jeżdżą i dostarczają posiłki, tak?
to musimy za to płacić, bo też specyfikacji tego nie było, a one niszczą, jeżdżąc niszczą wykładziny, tak, i musimy za to płacić, bo też specyfikacji tego nie było, więc do takich absurdów doszliśmy w tym zamówieniu akurat, tak. Zdaje się, że tam chyba już doszliśmy do porozumienia i w tym roku ma być uruchomiony zarówno internet, jak i sygnał wzmocnienia telefonu komórkowego, bo to pudło, które tam jest, ono powoduje, że właśnie nawet przez telefon nie możemy rozmawiać. Także wiem, że kończą się rozmowy, że będzie to wreszcie uruchomione. Ale stąd są strefy ciszy. No to właśnie, może dlatego strefę ciszy uruchamiają, żeby nie... Że strefa ciszy obejmuje całe Pendolino, tylko w niektórych miejscach się za to płaci. Jak rozumiem, czekamy, aż się po prostu rozsypią i wtedy będzie można je zastąpić czymś innym. No nie, no tam jest wieloletnia umowa, także gwarancja chyba 15-letnia tam była. Myślę, że to płacimy za to. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia była też z góry... Z góry, tak, z góry były opłacone koszty też tych usług wszelkich, które tam są realizowane, dlatego ten kontrakt był taki drogi. No, oczywiście jedna korzyść z tego jest, tak, że rzeczywiście to są niezawodne, jeżeli chodzi o użytkowanie, tak, one się nie psują. To jest korzyść, bo nasze pociągi Panie niestety... Panie ministrze, pan ryzykuje, bo ja 4 razy w tygodniu jeżdżę. I mam inne zdanie na ten temat, ale to... To znaczy generalnie, no, ja mówię o statystyce, tak? Są w miarę niezawodne. Trochę gorzej jest z naszymi pociągami, które są bardzo nowoczesne i one jeszcze nie zdążyły przejść tych wielu no, prób użytkowania i tam trochę jest problem z tym. Natomiast no, to, że są niezawodne w zakresie, że jeżdżą i nie zatrzymują się, tak? No ale są te inne problemy, tak? Na przykład... Warunki pracy dla pracowników są dramatyczne. Panie, które obsługują tam, one nie mają miejsca, gdzie mogą usiąść. Tak? One często siedzą na podłodze, bo nie ma miejsca dla pracowników, żeby mogli usiąść. Jak są miejsca wszystkie zajęte, jak nie siądą na miejscu dla podróżnego, tak? To nie ma dla nich miejsca w pociągu. No, tak to zostało skonstruowane i tak kupiliśmy. No. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Ja mogę redaktora... uspokoić, że za kilka tygodni będziemy mieli debatę właśnie z Polskimi Kolejami Państwowymi. Zadam to pytanie, zapytam się, kiedy ta umowa wygasa rzeczywiście na ciszę w pociągach. Jaką rolę mogą odgrywać podmioty prawne w cyfryzacji i rozwoju infrastruktury? Pytanie tutaj do panów przedstawicieli poczty i przedstawicieli Kapsza. Bardzo proszę, panie dyrektorze, mogę prosić? Marek Cywiński, prezes Kapsz Telematik. Tak. Bardzo proszę. Dobrze, dziękuję pani, dziękuję państwu, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tą debatę i za możliwość wzięcia w niej udziału, dlatego że o cyfryzacji państwa mówimy od wielu lat i przez wiele lat też, tak jak pan minister mówił, wydaliśmy jako państwo bardzo dużą ilość pieniędzy i tak naprawdę ciągle jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Można powiedzieć, że wiele lat zostało straconych i nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Od półtora roku, od kiedy mamy nowy rząd, te sprawy wydaje się, że przyspieszyły i w Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad różnymi projektami związanymi właśnie z przyspieszeniem tego elementu, ale jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę i też w tym momencie dziękuję za tą debatę, ponieważ w momencie, kiedy mówimy o cyfryzacji, to mówimy o takim procesie technologicznym, o tym, co ma się wydarzyć, żeby wszystkim się obywatelom żyło lepiej. A bardzo mało zwracamy uwagę na kwestie inne, na które też tutaj trochę w inny sposób ujmował to pan minister, ale na kwestie związane z bezpieczeństwem. I moim zdaniem, prowadząc w Polsce cyfryzację, powinniśmy także odbyć debatę społeczną, jak ten model cyfryzacji w Polsce ma wyglądać. Kto ma cyfryzować państwo polskie? Czy ta cyfryzacja ma się odbywać właśnie przy wykorzystaniu głównie podmiotów prywatnych w partnerstwie na przykład prywatno-publicznym, czy także z założeniem, że duża część cyfryzacji będzie objęta działaniami spółek Skarbu Państwa, nad którymi państwo polskie ma pełną kontrolę. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że w tych modelach, które w tej chwili obserwujemy w Polsce i które się wprowadza, które w pewnym momencie można traktować, że wprowadzono z sukcesem, tak? To są modele, czy tam element taki ułatwiający obywatelom działania, na przykład w zakresie projektu 500+, programu 500+, wykorzystano w dużej mierze
do ułatwień obywatelów, partnerów prywatnych. Oczywiście można powiedzieć efektywnie z pewnym pożytkiem dla obywatela, ale jednocześnie powinniśmy sobie zdawać sprawę, że ci partnerzy prywatni otrzymali olbrzymią ilość danych dotyczących każdego obywatela, dotyczących struktury państwa i można powiedzieć, że trochę tak jak jest w takim powiedzeniu, jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jak w momencie się coś wydarzy, to nigdy nie wiemy, co ci prywatni partnerzy zrobią. W tym znaczeniu powinniśmy także, korzystając z doświadczeń państw europejskich i innych, które są w tym procesie dalej posunięte, w moim przekonaniu skorzystać z ich modeli, bo mamy takie modele związane właśnie z wprowadzaniem elementów wykorzystujących technologie cyfrowe do ułatwień. Po pierwsze, w kontaktach obywatela z obywatelem, obywatela z przedsiębiorcą, przedsiębiorców między sobą, ale także z administracją publiczną. I te państwa wykorzystywały do tego nie tylko środki publiczne, żeby tworzyć ten element, ale również instytucje publiczne, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo obywatela i bezpieczeństwo własnej struktury. I ja bym powiedział, w tym momencie, to, jeśli to jest możliwe, to bym chciał zakończyć, a ewentualnie później dokończę swoją myśl. Uważam, że elementem, na który w naszej debacie powinniśmy także zwrócić uwagę, jest to, że dwa takie podstawowe rzeczy. Duże projekty modernizacyjne na świecie nie odbywają się bez zaangażowania państwa. I to jest też taki przykład nie tylko z Europy, ale z całego świata. A drugim elementem, że ten proces modernizacji państw w oparciu o rozwój technologii cyfrowych bardzo często odbywa się z wykorzystaniem przede wszystkim struktur, które te państwa posiadają. I Poczta Polska jest taką strukturą. I w Poczcie Polskiej przez lata stworzono trochę też tak jak pan minister mówił, to jest kwestia całości naszego państwa, że my mamy obszary dużych zapóźnień, ale mamy obszary takie, które wyprzedzamy inne państwa europejskie, ponieważ jeśli coś już zaczynamy rozwijać, to korzystamy z najnowszych osiągnięć. I to jest też w niektórych momentach nasza przewaga. Najważniejsze jest to, żeby te wszystkie najnowocześniejsze rzeczy i te udane organizacyjne czy logistyczne projekty rozlewały się również na te miejsca, gdzie to się nie dzieje. To jeżeli można, bo tutaj do prezesa Poczty Polskiej, bo ja też jestem ofiarą lub użytkownikiem cyfryzacji Poczty Polskiej, bo jak wiadomo, najczęściej ściganym przestępcą w Polsce jest redaktor naczelny Gazety Polskiej, ponieważ żaden sutener, morderca nie ma tylu pozwów, co redaktor naczelny Gazety Polskiej. Więc mnie bardzo interesuje obsługa sądowa, a szczególnie jeden element, kiedy nie zdążę odebrać, nie daj Bóg, pozwu, żeby sprawdzić, kto mi go przesłał. Tak? Czy jest taka możliwość cyfryzowania poczty, żeby móc się dowiedzieć, kto do nas listy wysyła? Bo moim zdaniem to wcale nie jest takie trudne. Panie redaktorze, to nie, czy to jaka jest możliwość? To jest dzisiaj możliwe. Czy ja mogę mówić tak, to jest możliwe. Technologicznie poczta posiada taką ofertę. Problem polega na tym, że dzisiaj po stronie sądów i prokuratury jest wymóg tego, że my nie mamy prawa dostarczać elektronicznej korespondencji. To jest po stronie sądów kwestia i przepisów prawa. Na przykład niedawno była taka słynna sprawa związana z tym, że jedna z osób publicznych ustanowiła pełnomocnika do spraw odbioru własnej korespondencji i napisała tweeta, że mimo posiadania pełnomocnika nie mogła tej korespondencji odebrać, ponieważ poczta stwierdziła, że na przesyłce jest napisane do rąk własnych. Ale proszę państwa, przepisy prawa są takie, że jeśli sąd napisze na przesyłce do rąk własnych, to mimo, że jest pełnomocnik, poczta nie ma prawa wydać tej przesyłki. To nie jest po stronie poczty. My technologicznie i organizacyjnie jesteśmy przygotowani. To jest kwestia też zmienienia przepisów prawa. Ale również to dotyczy spraw karnych, bo choćby był pełnomocnik, to w sprawach karnych nie można, o czym się przekonamy. Ale mi chodzi o rzecz prostszą. Załóżmy, mija te 2 tygodnie, żeby móc po prostu w systemie komputerowym sprawdzić, kto tak usiłował mnie przed sądem postawić. Panie, bo przecież ja nie mogę kraju opuszczać na dłużej niż 2 tygodnie, bo inaczej okaże się, że jestem ścigany listem gończym. Panie redaktorze, każda przesyłka awizowana może zostać, to każdy obywatel może wejść na stronę Envelo,
i tam za opłatę 19,90 założyć skrzynkę, na którą zadeklaruje, że zostanie na tą skrzynkę, będzie mu dostarczona każda przesyłka awizowana i będzie mógł przeczytać, kto napisał. I to jest dzisiaj już możliwe. To jest nie tylko możliwe. Dobrze, to musimy to rozpropagować, bo ja właśnie się o tym dopiero dowiaduję. Tak? Ta usługa jest dzisiaj świadczona przez pocztę, przez jedną ze spółek pocztowych. Kłopot polega na tym, że właśnie część korespondencji, która jest z punktu widzenia obywatela dla niego najciekawsza w takim znaczeniu, że to są przesyłki te związane z sądami i prokuraturą, my dzisiaj w świetle prawa nie możemy tych przesyłek w inny sposób dostarczać, jak z ręki do ręki albo za pomocą e-wiza. Ale informacja zostaje w tym envelopie, tak? Oczywiście, tak? Informacja... Bo to o to chodzi, żeby przynajmniej dowiedzieć się, kto nas ścigał, bo więc sądów, które wytaczają procesy, jest strasznie dużo, tak? No tak. I teraz jak to sprawdzić? Tak. Jak powiedziałem, to nie jest, będzie tak, to jest tak, że obywatel dzisiaj może założyć sobie skrzynkę, pan może założyć skrzynkę, no nie, ale to proszę pana, elektroniczną, tak, jak pan zakłada, nie wiem, na każdej innej, na każdym innym portalu i za zgodą, pan musi wyrazić na to zgodę, że my możemy panu tą korespondencję przekazać na tą skrzynkę. Informacja o tym. Informacja. Ja o to właśnie chciałem się dopytać, ponieważ na poczcie jest ogromny problem z uzyskaniem takiej informacji, a wiadomo też i kolejki i tak dalej. I jeszcze druga rzecz, taka bardziej pozytywna. Widziałem notowania obrotów poczty na świecie, bo zakładano, że internet zabije pocztę. Okazuje się, że poczta przeżywa drugą młodość dzięki internetowi, a chodzi konkretnie o wysyłkę paczek. W sensie internet zmienił oblicze poczty. Nie wiem, czy to panowie potwierdzą, czy nie, ale mam wrażenie, że dzisiaj poczta złapała ogromną fuchę, jaką jest paczkowanie w tej chwili dzięki właśnie internetowi, bo to jest wszystko sprzedaż internetowa. Zanim pan, niestety będę musiał wyjść, to może jeszcze zanim pan prezes odpowie, to ja przedstawię, że niestety, ale w tym zakresie Poczta Polska, jako jeden z nielicznych chyba w Europie, w zakresie rynku paczek, no, ma bardzo mały udział w tym rynku, tak? W ogóle nic nie zrobiono przez wiele lat, aby poczta na tym rynku funkcjonowała, mimo że miała pierwszą ofertę Pocztex, pamiętacie państwo, taka oferta była, tak? Potem kompletnie się wycofała i poczty zagraniczne, poczta francuska i niemiecka, bo to mogę ujawnić, tak? Są głównymi operatorami w Polsce w zakresie paczek, tak? Nie Poczta Polska, tylko dwie poczty zagraniczne, tak? Które weszły na ten rynek praktycznie bezproblemowo, oddano. Polacy oddali ten rynek po prostu pocztom zagranicznym. Tak? Rozumiem, żeby to jeszcze byli inwestorzy prywatni, tak? Ale po prostu to są państwowe poczty, które obsługują państwo polskie, tak? W tym zakresie. To jest w Europie chyba jeden ewenement, tak? Że tak jest, że oni mają połowę rynku, tak? Chyba w tym zakresie, tak? W zakresie paczek. Blisko połowy. No. Blisko połowy. Także ja przepraszam, ale niestety obowiązki poselskie z panem przewodniczącym. Musimy. Bardzo dziękuję, panie ministrze, bardzo dziękujemy, panie przewodniczący. Czy ja mogę, bo to jest oczywiście trochę tak na boku tej debaty, ale rzeczywiście to potwierdzę to, co powiedział pan redaktor, że wszystkie firmy pocztowe są beneficjentami rewolucji technologicznej. I to jest tak, że to, co wydawało się, że jest elementem, który spowoduje, że takie instytucje jak poczty będą firmami, które znikną z obszaru działalności gospodarczej, to się stało odwrotnie. I paradoksem jest to, że dzisiaj pewnie przyszłościowo większe kłopoty mają firmy, które zajmują się klasyczną telefonią, niż te firmy, które zajmują się klasyczną pocztą, czyli dostarczaniem przesyłek. Rzeczywiście
handel internetowy, który się rozwija i z tym związanym logistyka dostarczania przesyłek jest dużą szansą dla poczty. Rzeczywiście jest też tak, jak powiedział pan minister Smoliński, że my jako kraj, bo to nie jako poczta, bo to trzeba spojrzeć trochę szerzej, utraciliśmy w dużej mierze dużą część rynku na rzecz podmiotów zagranicznych, ale jednocześnie też jest tak, że nie jest też tak tragicznie, to znaczy poczta dzisiaj Polska jest pod względem obsługi rynku tego tak zwanego keposkiego na drugim miejscu. Wyprzedza nas firma francuska, na drugim miejscu jest Poczta Polska, na trzecim firma niemiecka. I my oczywiście co roku staramy się być coraz wyżej na rynku. Ta firma francuska ma dominującą nie, bo w świetle prawa to jest tam powyżej pewnego procentu, więc główną pozycję ma największy fragment rynku, ale on wynika z tego, że ona poprzejmowała dużą część firm polskich wcześniej działających na rynku. Tak po prostu te firmy, te zagraniczne podmioty pokupowały mniejsze podmioty działające na polskim rynku i poprzejmowały rynek. Ale tak w świetle tej debaty należy powiedzieć tak, że rozwój usług cyfrowych również w tym aspekcie jest elementem, który pokazuje, że Poczta Polska jest firmą, która powinna odgrywać dużą rolę, tak? Ponieważ jest istotnym podmiotem i myślę, że to nie jest obojętne mimo wszystko w kategorii również pewnego bezpieczeństwa cyfrowego, kto będzie obywatelowi polskiemu dostarczał nie tylko paczkę do domu, ale kto będzie dostarczał mu korespondencję czy informacje o korespondencji publicznej. Bardzo dziękuję, panie prezesie. To samo pytanie do pana prezesa Marka Cywińskiego, prezesa Couch Telematic. Odnośnie roli podmiotów prywatnych w cyfryzacji i rozwoju infrastruktury państwa. Akurat projekt, nad którym pracujemy od lat, czy który wdrożyliśmy kilka lat temu, to jest bardzo dobry przykład współpracy sektora prywatnego i administracji państwowej. Przypominam, że system viaTOLL jest własnością państwa polskiego. Cała infrastruktura, wszystkie elementy, poczynając od tego, co państwo widzicie na drogach, przez całe zaplecze obliczeniowe, jest własnością państwa. Natomiast dzięki temu projektowi udało się stworzyć polskie centrum kompetencji, niezależnie od tego, że jesteśmy spółką z kapitałem, z właścicielem zagranicznym, to w tej chwili cały system obsługiwany jest przez grupę 200 Polaków. 6 lat temu nie było w ogóle kompetencji w tym zakresie w Polsce. W związku z tym ten projekt dał szansę na budowę unikalnej kompetencji z polskich inżynierów, którzy w tej chwili stanowią również dość istotne centrum kompetencji dla całej grupy. Dzięki tym 6 latom to już Polacy mówią, jak należy rozbudowywać, w jakich kierunkach system poboru opłat w innych państwach. W związku z tym nie tylko w Polsce tą kompetencję mamy, ale również możemy z tej kompetencji korzystać w grupie. To jest unikalna jakby wartość tego projektu. Natomiast o samym projekcie, jeżeli można. W 2007 roku to poprzedni rząd Prawa Sprawiedliwości zauważył, że system poboru opłat jest totalnie niewydolny i trzeba coś z tym zrobić, bo inaczej doprowadzi to do bankructwa Krajowego Funduszu Drogowego, bo okazuje się, że większość pieniędzy, które zostają zbierane z niewydolnego, analogowego systemu winietowego, w którym tylko niewielka część użytkowników była łaskawa wnosić opłaty, ten system spowoduje, że praktycznie całe pieniądze pójdą na refundację przejazdów autostradami koncesyjnymi. Zmieniono prawo, wprowadzono ustawę i tylko 3 lata kolejnej ekipie zajęło w końcu wybranie rozwiązania i wprowadzenie systemu poboru opłat. Ale to, o czym powiedział pan minister Smoliński, również taki grzech trochę pierworodny i przy tym projekcie się pojawił. Mianowicie pan minister Smoliński mówił o tym, że wprowadzono bardzo rozbudowany system ewidencji gruntów, ale jednocześnie nie funkcjonuje to on, ponieważ nie przewidziano, że powinny być interfejsy do gmin, powinny to być zasilane. Wiele projektów informatycznych w Polsce niestety projektowane były w ten sposób, w postaci wyspy. Zróbmy sobie wyspę. Bardzo fajne rozwiązanie, super działa. Ale czy jest możliwość, żeby ono było interoperacyjne? Czy jest możliwe, żeby ono współpracowało z innymi rozwiązaniami? Czy możemy stworzyć system, a nie tylko i wyłącznie odosobnione wyspowe rozwiązanie informatyczne. I przykład systemu poboru opłat jest też klasycznym przykładem. Dlaczego stoimy na bramkach? Głównie stoimy na bramkach na autostradach koncesyjnych, bo mimo tego, że wcześniej istniały systemy poboru opłat manualne, to nie wykorzystano tej szansy i przed wprowadzeniem systemu elektronicznego,
i po wprowadzeniu tego systemu, żeby ujednolicić system poboru opłat. Przypominam, właścicielem wszystkich autostrad w Polsce jest państwo. To nie jest to, że prywatny koncesjonariusz. To jest koncesjonariusz, dostał koncesję na obsługę. Ale to państwo jest w tym przypadku suwerenem i nie potrafiło wymusić, spowodować, żeby ludzie nie tracili przyjemności z jazdy autostradą, bo mamy tych autostrad jednak znacznie więcej niż mieliśmy jeszcze kilkanaście lat temu, stojąc na bramkach. Oczywiście nie mówię o godzinach szczytu, o miesiącach szczytu, bo w okresie wakacyjnym to żaden system tego nie wytrzyma, ale chodzi o codzienną rutynę. Nie udało się wprowadzić ujednoliconego systemu poboru opłat takiego, żeby on był skuteczny, ale nieuciążliwy dla użytkownika. A o skuteczności, no można powiedzieć, no, że ten system skutecznie zebrał 7,7 miliarda złotych w ciągu tych kilku lat. Spowodował, że on jest niezauważalny, jest powiedzmy dla użytkownika jest przyjazny, a jednocześnie spowodował, że nie ma równych i równiejszych, ponieważ system traktuje wszystkich w ten sam sposób, umożliwiając pełną kontrolę i nie ma cwaniaków, którzy nie korzystając, nie opłacając winiet kiedyś, tworzyli jakby naturalną przewagę konkurencyjną w stosunku do innych naiwnych, którzy płacili. W tej chwili nie płacisz, masz karę. Wobec tego wyrównano warunki dla sektora transportowego w Polsce dzięki temu. I to jest przykład rozwiązania, które mimo tych wad, o których powiedziałem, mimo tego, że dalej istnieje kilka systemów, jest dobrym przykładem na to, że zarówno strona państwowa, administracja, jak i również firmy prywatne są w stanie wspólnie, przy wspólnej dobrej woli zrealizować projekt, który uznano za jeden z lepszych projektów w tym zakresie w Europie. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, chciałam jeszcze zapytać o tą ścianę wschodnią, ponieważ pamiętam, spotkaliśmy się tutaj na debacie dotyczącej przemytu i też rozmawialiśmy na temat tego, że państwo traci ogromne pieniądze z tego powodu, że niestety system monitorowania samochodów i ciężarówek nie działa w Polsce tak, jak powinien. Czy są jakieś szanse na rozwój tej ściany wschodniej, jeśli chodzi o Vajetol? To znaczy oczywiście decyzje w zakresie tego, które drogi mają być objęte systemem, wydaje zarządzający infrastrukturą drogową, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad. Możemy powiedzieć, że sytuacja jest trochę dziwna. Otóż polscy przewoźnicy, znaczy biorąc pod uwagę skalę, że Polacy są potęgą, jeśli chodzi o przewozy towarowe w Europie, druga co do wielkości flota europejska, zostawili w zeszłym roku w systemie niemieckim przewozu, poboru opłat, zostawili prawie 3 miliardy złotych. Czyli możemy się chełpić tym, że polscy przewoźnicy w dużym stopniu finansują drogi niemieckie. Przewoźnicy ze wschodu, ze względu na mało rozwiniętą infrastrukturę drogową w zakresie poboru opłat na ścianie wschodniej, zostawili z tego 1,7 miliarda, które w zeszłym roku zostały zebrane, 120 milionów złotych. Czyli nie będąc złośliwym, tak za bardzo można by powiedzieć, że to tak, no trochę my finansujemy przewozy przewoźników ze wschodu, a natomiast polscy przewoźnicy finansują infrastrukturę niemiecką. Ale jest jeszcze inny element, o którym już kiedyś miałem okazję przy poprzedniej debacie, którą pan redaktor tutaj robił, mówić o możliwości wykorzystania systemu, danych, które są zbierane w systemie, wtedy gdyby on był bardziej rozpowszechniony na ścianie wschodniej, do poprawy bezpieczeństwa państwa. I tutaj mówię całkiem poważnie, mówię o bezpieczeństwie państwa zarówno w zakresie gospodarczym, szara strefa, odwrócony VAT, przemyt. My w końcu jesteśmy w stanie zbierać informacje i zbieramy te informacje. Państwo zbiera te informacje o przewozach, o tym kto, gdzie, kiedy, jaką ciężarówką się przemieszcza. Czyli wiemy co, kiedy, gdzie jeździło. Czyli te informacje również mogą być wykorzystywane zarówno do walki z szarą strefą, monitorowanie przewozów, jak i również chociażby w tym konflikcie, który polsko-rosyjskim, który mamy od kilku lat, a w zeszłym roku dość mocno się nasilił, mianowicie sprawa zezwoleń transportowych Polska-Rosja. Każdy polski przewoźnik, który wjeżdża na teren Republiki Rosyjskiej, jest kontrolowany, bo przejeżdża przez granicę. No wydawałoby się, że w drugą stronę jest tak samo. No nie jest tak samo, ponieważ większość przewoźników rosyjskich wjeżdża do Polski przez Litwę.
i z całym szacunkiem, ale akurat Litwinom niekoniecznie musi zależeć na tym, żeby kontrolować zezwolenia Rosjan wjeżdżających do Polski. Mamy sytuację, w którym Rosjanie mówią, cieszą się, chwalą się tym, że z tego samego zezwolenia papierowego, które jest, korzystają już 7 raz. Polak po wjeździe ma to zezwolenie skasowane. Jak coś nie pasuje, to zabierają mu pojazd cały z towarem. Jest aresztowany. W związku z tym wprowadzenie rozwiązania, o którym zresztą mówiliśmy, które przewoźnicy z Podlasia bardzo są w stanie, są gotowi bardzo wspierać, w którym wykorzystanie systemu viaTOLL, czyli tych informacji do kontroli zezwoleń, powoduje, nie chodzi o to, żeby wprowadzić sankcje, chodzi tylko o to, żebyśmy mieli takie same na naszym terytorium, takie same prawa, jak mają ci, którzy do nas wjeżdżają. Żeby nie było sytuacji, w których Rosjanie, mając dodatkowe baki założone u siebie w ciężarówkach i zatankowani po szyję, wykonywali na terenie Polski kabotaż, bo oni wykonują przewozy w Polsce, korzystając z tego, że jeżdżą na tańszym paliwie i korzystając z tego, że to ich zezwolenie praktycznie w jakikolwiek sposób nie jest monitorowane. To jest kolejny przykład, w którym można by było ten system wykorzystać. I wreszcie ostatnia rzecz, której chciałem powiedzieć i która naprawdę no, jest jakby dowodem tego, że dalej mamy trochę Polskę silosową czy resortową. To, o czym zresztą mówił pan prezes, chodzi o to, o zarządzanie infrastrukturą krytyczną bądź przetwarzanie danych krytycznych. Uważam, że te dane, które są zbierane w systemie viaTOLL, są danymi krytycznymi, bardzo istotnymi z punktu widzenia strategii strategicznego. My zbieramy rocznie 1 miliard informacji w systemie, gdzie, kto, kiedy był. Czyli to jest dość istotna informacja. I wielokrotnie proponowaliśmy zarówno służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa, jak i również zarządzającemu tym projektem, czyli właścicielowi systemu, żeby można było z tych danych korzystać w sposób niezakłócony, ale przez tych, którzy mają prawo te dane obrabiać. W tej chwili, proszę państwa, wygląda w ten sposób, że tak jest. Pismo wychodzi, przychodzi pismo z zapytaniem, czy ktoś kiedyś tam jechał. W przypadku różnie toczących się spraw. To pismo jest analizowane przez zarządzającego, przez generalną dyrekcję, po czym przychodzi do operatora. My to ręcznie obrabiamy, sprawdzamy, odpowiadamy. Czyli nasze pismo, wasze pismo. Nasz znak, wasz znak. Oferowaliśmy wielokrotnie. Stawiamy oddzielny serwer. Dane wszystkie, które są w systemie, są dostępne. I to służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, różne instytucje mogą z tych danych korzystać, przetwarzać. Mało tego, mogą je przetwarzać w czasie rzeczywistym, czyli istnieje możliwość śledzenia na przykład konwoju przemytników. My takiej możliwości nie mamy, bo takich narzędzi nie stworzyliśmy. Oprócz tego, no, nie chciałbym, żeby się okazało, że szwagier albo teść któregoś z pracowników jest przemytnikiem i mówi, jak przyjdzie i zapytanie o taki samochód, ten numer rejestracyjny, to wiecie, co trzeba odpowiedzieć. To musi być całkowicie obiektywne, niezależne. I chcę powiedzieć, że od kilku lat różnego rodzaju służby między sobą rozmawiają, dobijają się do instytucji, do administracji. Praktycznie wszyscy są za. A działa jak działa. 3000 zapytań rocznie możemy obrobić, kiedy można by tych zapytań obrabiać setki tysięcy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście taki system działa już w Austrii, prawda? I w Czechach, gdzie po prostu wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym i jakby nie tracimy czasu na tą całą papierologię, bo w tym momencie konwój nam po prostu przejeżdża przez Polskę i znika. Panie prezesie, chciałbym porozmawiać chwilę na temat Envelo, ponieważ to jest rzeczywiście ogromny projekt, platforma no, niezwykła i dla funkcjonowania takiego zwykłego człowieka bardzo, bardzo pomocna. Co może pan powiedzieć, jeśli chodzi o nowe jakieś rozwiązania, które są proponowane w Envelo? Czy planowane są jakieś? Platforma Envelo jest stworzona kilka lat. To jest spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe. Poczta Polska, chcąc być przygotowana na zmiany związane z tą rewolucją cyfrową, która się dokonuje, powołała spółkę, która stworzyła usługę, możliwość korzystania z usług związanych z obrotem dokumentami czy korespondencją za pomocą cyfrową. I to zostało, trochę bym powiedział, użyłbym takiego porównania. Ponieważ Poczta Polska, która jest oczywiście podmiotem państwowym, wykonała do pewnego stopnia działania, które w innych krajach były zrobione przez administracje publiczne.
Takim doskonałym przykładem jest państwo właśnie czeskie, tutaj też wymieniane, kiedy, które jest powiedzmy pewnie kilka lat do przodu przed postępowaniem, przed stanem, w jakim jest w tej chwili administracja cyfrowa w Polsce. I tam trochę podobnie jak w Polsce otrzymano dotacje unijne. Polska także dostała na system ePUAP, który sposób jego działania budzi do dzisiaj wszystkich wątpliwości. A Czesi dostali także tam ileś milionów euro i ten system został stworzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Czech, Republiki Czeskiej, po czym system przekazano w użytkowanie i w obsługę Poczcie Czeskiej. I to się nazywa datowa szranka, tak po czesku, czyli taka skrzynka cyfrowa. I każdy obywatel ma prawo, a każdy przedsiębiorca i każda agenda rządowa ma obowiązek założenia sobie tej skrzynki. I za operatorem tego systemu jest właśnie Poczta Czeska, korzystając z tego, że infrastruktura Poczty Czeskiej także jest infrastrukturą w całej Republice Czeskiej i także związanej z silnym, w silny sposób z państwem czeskim. I mogę państwu powiedzieć, że rentowność tej usługi cyfrowej w Poczcie Czeskiej jest około 27% w stosunku do rentowności innych klasycznych działalności Poczty Czeskiej, które nie przekraczają kilku procent. Ale ta rentowność jest tak wysoka dlatego, że ta usługa cały czas korzysta z różnego rodzaju wsparć publicznych i z pomocy, tak? Ponieważ państwo czeskie uznało, że rozwój tej usługi jest, czy rozwój tego systemu jest tak istotny dla państwa, że kieruje tam dotacje, płaci Poczcie Czeskiej, o ile pamiętam, 50 milionów euro rocznie za obsługę tego systemu i zapewnia dzięki temu jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, wspomaga własnego operatora pocztowego, również w tym dziele, żeby utrzymywał sieć infrastrukturalną w całej Republice Czeskiej, a jednocześnie ma pełną kontrolę nad czymś, co jest bezpieczeństwem cyfrowym w kontaktach obywatela czy przedsiębiorców. W Polsce nie zrobiono tego, stworzono system ePUAP, który miał być podobnie działającym, no ale jak wiemy nie działa. I Poczta Polska, przyglądając się tym wzorom zagranicznym, bo to nie ten, ja opisałem ten model czeski, ale to tylko nie tylko w Czechach funkcjonuje, również w innych krajach, sama stworzyła system, który gdyby państwo polskie chciało, to dzisiaj przy pewnym zaangażowaniu i pewnych zmianach prawnych Poczta Polska nie musiałaby, tak jak Poczta Czeska, otrzymać stworzonego systemu, tylko mogłaby państwo polskie wykorzystać system Envelo do właśnie tego typu korespondencji. Co to jest system Envelo? Poza tym, że za pomocą cyfrowym możemy świadczyć takie klasyczne usługi pocztowe, tak? Jeśli państwo nie wiecie, to można sobie samemu zaprojektować znaczek, ten znaczek wydrukować, złożyć kopertę, wydrukować i nadać, jeśli się chce, samodzielnie na poczcie albo zlecić to spółce Envelo, która to zrobi, czyli taki tradycyjny element pocztowy, który dzisiaj jest dostępny i każdy może z tego skorzystać. Także można za pomocą tej aplikacji czy tego systemu zamówić kuriera, śledzić tą przesyłkę kurierską i także z tego i poczta w sposób tradycyjny dostarczy korespondencję. Ale to, co jest całym takim segmentem niewykorzystanym, no to jest właśnie ten cały system elektroniczny. Dzisiaj możemy założyć skrzynkę na Envelo i także poprosić o to, żeby korespondencja, która jest awizowana, napływa do państwa, była na tą skrzynkę kierowana. Z tym, że my to robimy samodzielnie i nie jesteśmy tak jak w innych państwach poczty, które otrzymują za to, za tego typu działalność pieniądze od państwa, własnego państwa, dlatego, że to państwo też na tym korzysta. Tylko robimy to samodzielnie i dlatego ten system dzisiaj jest stosunkowo nieopłacalny, tak? To znaczy on jest dość drogi dla obywatela, bo założenie tej skrzynki i możliwość wykorzystania tego to jest 19,90 miesięcznie. My mniej więcej tak ustaliliśmy opłaty, ale tylko z takiego powodu, że on jest dzisiaj na niewielką skalę wykorzystywany, bo nie ma zainteresowania. My prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Cyfryzacji, jesteśmy w tych wszystkich technologicznych projektach Ministerstwa Cyfryzacji. Informacje, które mamy z tamtej strony są takiej natury, że to jest
na bardzo wysokim poziomie system i że bardzo będzie możliwe wykorzystywany, ale też z kolei państwo polskie na dzisiaj realizuje te projekty w taki sposób, że będzie ogłaszało przetargi i my będziemy brali udział w przetargach. Takim dużym przetargiem będzie przetarg na tak zwane e-fakturowanie, czyli na obsługę w sposób elektroniczny wszystkich faktur spółek Skarbu Państwa, ale to będzie przetarg organizowany przez Ministerstwo Rozwoju, o ile pamiętam, i my oczywiście ze swoim projektem w tym będziemy uczestniczyć. Mam nadzieję, że z uwagi na to, że to jest projekt wysoko oceniany technologicznie i także z uwagi na to, że to jest też projekt w całości dzisiaj Skarbu Państwa, tak jako pośrednio właściciela spółki, również Poczta Polska Usługi Cyfrowe, no to mam nadzieję, że ten projekt zakończy się dla Poczty sukcesem. Sądzę, że z pożytkiem także dla państwa polskiego. Ja bym chciał tylko w tym kontekście zwrócić uwagę na pewną delikatność tej relacji, dlatego że w momencie, kiedy Poczta Polska samodzielnie ma podejmować strategiczne decyzje w tej materii, to musi również zwracać uwagę na aspekt biznesowy swojej działalności. Dla nas głównym źródłem przychodów są przychody z usług tradycyjnych i my samodzielnie nie będziemy sobie przyspieszać stanu, który by skanibalizował nam tradycyjną usługę. My możemy to robić i jesteśmy na to przygotowani, bo w tym kierunku jakby zmierza świat, ale jednocześnie musimy myśleć o tym, w jaki sposób zrekompensować utratę przychodów w sektorze tradycyjnym w innych sektorach, tak? I tutaj także jest rola państwa, dlatego że na czym polega ta sytuacja specyficzna? Poczta Polska ze swoich przychodów utrzymuje całą infrastrukturę obecności również za naszym pośrednictwem państwa polskiego w różnych rejonach kraju, tak? I inne państwa czy inne administracje publiczne, jak myślą o własnych operatorach pocztowych, to myślą w takich kategoriach, że wiedzą, że tak zwana usługa tradycyjna pocztowa jest usługą spadającą. My oceniamy, że na przestrzeni najbliższych 4-5 lat to będzie ubytek około 25% przychodów, ale jednocześnie wszyscy chcą utrzymać infrastrukturę. W związku z tym w tą infrastrukturę trzeba wpuszczać innego rodzaju usługi, które pozwolą na nią zarobić. I takimi innego rodzajami usługami mogą być usługi cyfrowe, które Poczta Polska może dla obywateli świadczyć, dlatego że my dzisiaj mamy sytuację taką, w której nadal, o ile pamiętam, 65% polskich obywateli nie korzysta z dobrodziejstw cyfrowych, tak? I to nie znaczy, że nie będą korzystać, no bo te proporcje, im jest osoba starsza, no to ten większy procent nie korzysta. Ale bym powiedział tak, ale na pewno będzie cały czas przez najbliższe lata duża liczba obywateli, którzy z takich powodów również mentalnych nie będą sami chcieli próbować przejść przez ten proces i Poczta Polska, czy miejsca w Poczcie Polskiej mogą być takimi miejscami, które również w tym procesie obywatelom pomogą. Jeżeli można, to takie pytanie jeszcze, bo kiedyś, jak nie wiem, pan prezes pamięta te czasy, jak chcieliśmy mieć pewność, czy nam przeczytali list, czy nie, to takie kreseczki się robiło na kopercie i było widać, że ten, co zaklejał, czasami się umawiało też na rodzaj kleju, którym się klei, bo i wtedy można było poznać, że miejscowa komenda, ewentualnie pani, która donosiła tam komuś innemu, przeczytała nasz list. A jaki jest teraz poziom bezpieczeństwa na poczcie przy wersji cyfrowej? Czy to jest też tak, że dowiemy się, że od pani na poczcie, że nie opłaciliśmy rachunku albo ktoś zalega z alimentami? Jeśli chodzi o te usługi cyfrowe, które dzisiaj nasza spółka Poczta Polska Usługi Cyfrowe proponuje i które by stanowiły ten obrót elektroniczny, to w moim przekonaniu, ale także z rozmów, które mieliśmy na ten temat i w Ministerstwie Cyfryzacji, i w Ministerstwie Rozwoju, no nie chcę powiedzieć, że mamy najlepszą technologię w Polsce, ale jedną z wyższych i także pod względem bezpieczeństwa. Proszę państwa, my bardzo często w sposób, co jest taką słynny łamacz systemów komputerowych, Mitnik napisał, że łamał nie systemy, tylko ludzi. Duża część informacji, którą chce się wykorzystać po to, żeby złamać jakiś system komputerowy, polega na tym, że się wyciąga od ludzi, którzy ten system obsługują. I my dzisiaj jako społeczeństwo także jesteśmy bardzo często
dość naiwni, przekazując bardzo dużą ilość osobistych informacji, korzystając z różnych systemów, nie wiem, zakupowych, bankowych, finansowych i tak dalej, które bardzo często są w rękach często konsorcjów finansowych, spółek, bardzo często zagranicznych. W tym znaczeniu również Poczta Polska jest systemem dla obywatela bezpiecznym, że jest w 100% w rękach polskich. I my bez zgody właściciela, jakim jest Skarb Państwa, nic nie możemy zrobić z danymi, które pozyskujemy. W tym znaczeniu te dane w moim przekonaniu są dzisiaj, biorąc pod uwagę obrót cyfrowy, najbezpieczniejsze na rynku w Polsce. Tutaj a propos tego, co pan prezes mówi, to warto taką anegdotę przeżyć, chyba powszechnie znaną, chociaż nie wiem, czy do końca uświadomioną, był jeszcze niedawno prezes czy wiceprezes instytucji, który pojawił się gdzieś tam z samochodem, którego absolutnie powinien był posiadać, co go kosztowało stanowisko. No i oskarżał służby specjalne, że został rozpracowany, po czym okazało się, że wrzucił zdjęcie tego samochodu i się jako kierowca na Facebooka. Ale o tym zapomniał, bo zdaje się, że był w jakimś tam stanie szczęśliwości. Dobrze, ja bardzo dziękuję. Czas nas troszeczkę goni. Czy są jakieś pytania, proszę Państwa, z sali? Mamy jeszcze chwilkę. To ja w takim razie podziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Tak? Mogę bardzo prosić? Dobrze. Andrzej Dębiński. Ja tak się składa, że jestem praktycznie tak mi się wydaje, weteranem cyfryzacji w Polsce. Na czym to polegało? Że kiedyś jako persona non grata w wykonaniu pana Jaruzelskiego zostałem umiejscowiony we Francji i tak się to złożyło, że moje wykształcenie pomogło mi zrobić projekt cyfryzacji małej firmy, która nazywała się wtedy Mitelizini, a potem stała się grupą AXA. W ten sposób, że wykonałem autorski projekt całkowitej cyfryzacji tej firmy, całkowitej i usunięcia papieru po 3 latach. Oczywiście ta firma miała takie dochody, bo koszty były zerowe, że stopniowo przejmowała firmy francuskie ubezpieczeniowe, potem belgijskie, potem angielskie, potem w Australii, potem w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego to mówię? Bo cyfryzacja to naprawdę ogromna siła rozwojowa, ogromna siła przyspieszania rozwoju. I potem, mając duże zasoby finansowe, przyjechałem do Polski, jak po raz pierwszy mogłem, w 1989 roku i chciałem zaproponować to właśnie moje doświadczenie różnym instytucjom, między innymi Poczcie Polskiej, między innymi Komendzie Głównej Policji, jeżeli chodzi o wykrywanie samochodów skradzionych, między innymi PZU, żeby po prostu bez... To wszystkie propozycje były bezkosztowe. Ja chciałem to po prostu finansować, bo miałem takie zasoby. I nikomu nie chciało się chcieć. I dlatego tutaj w tej cyfryzacji chciałbym się podkreślić element ludzki. Bardzo często ludzie stopują pewne rozwiązania, albo nie panują nad nimi intelektualnie, a więc się ich boją, albo są gdzieś jakoś powiązani w taki czy inny sposób, a już generalnie nie ma tego, to co pan Przemysław Sypniewski powiedział właśnie, że nie ma tego pojęcia interesu narodowego. No wyobraźcie sobie państwo, że firmy zachodnie, no nie musicie sobie wyobrażać, obsługują u nas na przykład płatności za prąd. Przecież totalna informacja dla wywiadu. Kto mieszka, ile ma domów, na wakacjach, gdzie przebywa, bo od razu liczy pokazuje, czy jest w tym domu, czy nie jest w tym domu. No to jest niewyobrażalne. Następnie telefony komórkowe. Kiedyś ja miałem telefon, zresztą mam numer do tej pory, bo był jeden z pierwszych w Polsce, który zamówił i kończy się jeszcze końcówką 997, także straszy trochę ludzi. Ale jak można przekazać taki zasób w ręce obcej spółki, gdzie ja na przykład kontaktuję się z ministrami tutaj w Polsce i tak dalej i dostaję ich adresy mailowe, prawda, nie jakiejś polskiej firmy, tylko Gmail, Yahoo i inne. Zdajcie sobie państwo sprawę, co to znaczy, że cała korespondencja prywatna, narzeczona, narzeczony, żona, firma, szef i tak dalej, to wszystko jest gdzieś tam rejestrowane. I chciałbym się powiedzieć, że tego elementu bezpieczeństwa, który właśnie pan powiedział, że te elementy strategiczne, krytyczne, ogromnej ilości danych osobowych powinny być właśnie w rękach no, jakichś tam podmiotów państwowych, nazwijmy to, albo państwowo-prywatnych, gdzie państwo to kontroluje, a myśmy to oddali, to w ogóle u nas nie ma pojęcia. Ja tak po raz pierwszy usłyszałem na tej konferencji dzięki panu, że się myśli o bezpieczeństwie, prawda, że te dane krytyczne.
Ja przecież, żeby napisać, podpisać umowę na wywiezienie kubła śmieci, musiałem podać w formularzu PESEL, a co to obchodzi pana od śmieci PESEL, tylko czy płacę. Musiałem podać imię panieńskie matki, a co to obchodzi, jakie mam pochodzenie, mogę mieć chińskie. Ale to jest system wywiadu, który u nas działa perfekcyjnie i właściwie bezkarnie. Dlatego przy procesach procesacji, które tutaj właśnie Gazeta Polska zorganizowała tę dyskusję, jestem bardzo wdzięczny, bo nie ma takich miejsc, żeby o tym mówić właśnie. O tym kwestii bezpieczeństwa, interesu polskiego, narodowego, już nie mówiąc o innych interesach, prawda? Że jakoś to trzeba koncepcję w rozwoju tej cyfryzacji, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych krytycznych, żeby one były pod kontrolą. One mogą być dostępne w prywatnych różnych serwisach, ale musi być koncepcja, jak je wykorzystywać i ktoś musi jakby globalnie nad tym bezpieczeństwem czuwać. Dziękuję bardzo. Można jeszcze tylko coś dodać? Dosłownie dwa zdania. Ja bym podzielił, Michał Orzechowski, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Polskie Radio dla Zagranicy. Ja bym tak zaproponował podział, to co pan mówi jest ważne, to jest takie dane twarde, nie? Tam PESEL, numer konta. Ale ja bym jeszcze właśnie powiedział, co wcześniej redaktor Sakiewicz powiedział, że też te dane miękkie, że w tej chwili znaczna część komunikacji publicznej, to są te portale społecznościowe, Facebook, Twitter i tak dalej, to jest w rękach amerykańskich. Czy się ich lubi, czy nie, to nie jest w rękach polskich. Tam jest bardzo dużo informacji, tam jest bardzo wiele informacji, gdzie się człowiek znajduje, co robi i tak dalej. To są te dane takie miękkie, nie? Ale tam się też powinno przynajmniej podawać swoje nazwisko, imię i tak dalej, czyli to już są dane. Tak samo adresy mailowe bardzo często. Czy to są w Polsce, czy za granicą, to są firmy, oprócz na przykład ktoś jest urzędnikiem państwowym, ma normalny oficjalny adres, ale swoja prywatna poczta na Gmailu, na Hotmailu i tak dalej, nie? I znowu to jest ta korespondencja. To jest jeden aspekt, który też można by się zastanowić, czy nie można by to jakoś tutaj, no nie wiem, optymalnie to by było stworzenie jakiejś polskiej platformy takiej społecznościowej, tak, publiczno-prywatnej, czy jakoś to rozwiniętej, żeby to, czy wydzielenia części Facebooka taka, no bo to w tej chwili można to już łączyć jakimiś tam wtyczkami, żeby tworzyć właśnie taki portal. A druga rzecz już tak bardzo szeroko, ale to jest, uważam, dosyć przyszłościowe, że w tej chwili zaczyna się rozwijać na Zachodzie, w Polsce mniej finansowanie różnych projektów, ale być może to w ogóle będzie nowa gospodarka przez te portale crowdfundingowe, Kickstarter, Indiegogo i tak dalej. I tam zaczyna się pojawiać ciekawe zjawisko, że ludzie się skrzykują i się zrzucają, czy na zasadzie dotacji, czy na zasadzie współinwestowania na jakiś projekt. I to może być jakiś w ogóle rodzaj być może przyszłościowej, ale w niedalekiej przyszłości ekonomii, gdzie oprócz banków i instytucji dużych publicznych też jest ten moment taki już, że nawet bez giełdy się bezpośrednio w pewne rzeczy bezpośrednio inwestuje. Tam jest ten problem właśnie znowu z bezpieczeństwem takim, że ktoś, to jest często na zasadzie konkursu, podaje się tam swoje dane, kartę na przykład kredytową, nie? Jeżeli to się zbierze taką obietnicę iluś osób, to jest automatyczne, przelewane ta osoba, która zbierze 100% obiecywanej sumy. Ale to już zaczynają być setki, czasami w niektórych przypadkach miliony dolarów. I czasami się też zdarzają oszuści. Była taka dosyć słynna sprawa, taka aplikacja Polo, że taki dron mały, który latał i filmował kogoś, kto sobie jeździł na taki film reklamowy, że chcą zrobić drona, który będzie latał i jak ktoś jeździ na nartach albo na rowerze, to tam on zaraz koło niego lata i go bardzo łatwo nie filmuje. Zebrali i zniknęli po prostu, więc to są też dane takie i twarde i miękkie poufne. Te dwa aspekty właśnie, portale społecznościowe, gdzie właśnie przeważnie zagraniczne, które zbierają duże ilości informacji, bo tam wymaga się, tak, żeby to były prawdziwe imię, prawdziwe nazwisko. One potem nawet, jeżeli ktoś ma przy sobie telefon komórkowy, to można nawet zlokalizować do paru metrów, gdzie ta osoba fizycznie jest. Nie? Tak, czy wstecz, ale mówisz. A druga rzecz to ta nowa ekonomia, to współfinansowanie tak różnych projektów, bo to się zaczęło od kultury, ale w tym momencie to już idzie dużo szerzej. I tam wtedy w tym momencie też są właśnie numer konta podawane, jest numer karty kredytowej i potem bezpieczeństwo tych pieniędzy. Ja też rzucam na zasadzie takiego rozszerzenia tego, co pan wcześniej powiedział. Dziękuję bardzo. Prezydent Czeczenii Dudajew został zabity w taki sposób, że namierzono go po telefonie komórkowym. Słucham? Satelitarny, tak, i niestety sprzętem, który dostarczyli Amerykanie Rosjanom, być może nawet nie wiedz. Tak. A tutaj pan prezes chciał się w ogóle zgłosić, tak, do pan prezes Surgow, tak? Chciał pan pytanie, proszę bardzo. Chciałbym się króciutko odnieść do tego, co mówił pan, przepraszam, nie dosłyszałem nazwiska, który opowiedział w dużym skrócie historię Aksy, tak, jej ekspansji. Proszę Państwa,
Po pierwsze, pełna zgoda, że w Polsce, ale nie tylko w Polsce, my to monitorujemy w bardzo wielu krajach, jest bardzo poważny problem świadomości. To znaczy bardzo często ludzie, decydenci, nie zdają sobie sprawy, jaka jest skala zagrożeń i jakie z tego tytułu mogą powstawać straty. Tutaj nie pamiętam, kto to mówił, no był przykład blackoutu na przykład w Szczecinie. Ja się uśmiechnąłem w duchu, ponieważ w rozmowach z dziennikarzami często też używam tego przykładu, mówiąc, że żeby dzisiaj wygrać wojnę, to nie trzeba rakiet balistycznych. Wystarczy wyłączyć prąd, tak? Jest po zawodach. I to jest dokładnie ta sprawa, a więc kluczową sprawą, jeszcze jedna uwaga, też odniesienie się do tego, co pan również mówił. Absolutnie w 100% podzielam pogląd i myślę, że wszyscy zgromadzeni na tej sali też, że cyfryzacja jest gigantycznym motorem napędowym. Gigantycznym. To znaczy efekty mnożnikowe, jakie z tego tytułu wynikają, czy wynikać mogą, są niewyobrażalne. Tak? To jest często tak, że my tu walczymy o jakieś oszczędności, tu, tam, coś tam, a leży przed nami naprawdę ten wielki złoty róg, tylko trzeba go podnieść. No. I trzeba tą cyfryzację naprawdę w końcu uruchomić. Teraz, żeby ona była naprawdę skuteczna, pomijając wszelkie aspekty proceduralne, prawne, o których wspominał na przykład pan prezes Sypniewski. Oczywiście, jak najbardziej. Prawo ma tutaj też ogromne zadanie do wykonania, bo no bez regulacji prawnych się tego nie zrobi. Dzisiaj w Polsce, takie jest moje wrażenie, jest kolejny problem polegający na tym, że jest bardzo duże rozproszenie kompetencji pomiędzy różne ośrodki decyzyjne, które chcą czy powinny tą cyfryzacją się generalnie na szczeblu państwa zajmować. Tak to szczerze mówiąc widzę. I teraz dochodzę do punktu, który trochę się wiąże z moją działalnością, z czymś, co się dzisiaj modnie nazywa cyber security, czyli bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo. Proszę państwa, żeby nie nudzić, ja powiem tak. Akurat, panie prezesie, my mamy system, gdzie czynnik ludzki nie ma znaczenia. Czyli u nas drugiego Snowdena, czy tego, co się stało ostatnio w CIA, bo wiadomo, że to nie hakerzy wykradli te programy, tylko ktoś je wyniósł. To jest zupełnie oczywiste. U nas taka rzecz nie może się zdarzyć. Taka jest logika systemu. Ale do czego zmierzam? Proszę państwa, dzisiaj istnieją już narzędzia, wbrew pozorom, o czym bardzo mało ludzi wie, które naprawdę zapewniają pełne bezpieczeństwo, które są odporne na włamania i odporne nawet na wydarzenia takie, o których wspominał pan prezes, że tak zwany czynnik ludzki zrobi coś, co nie jest do końca eleganckie, mówiąc bardzo, bardzo delikatnie. Tak? I cały nowoczesny świat idzie w kierunku szyfrowania danych. I powiem tak, abstrakcyjnie, proszę państwa, jeżeli posługujemy się dobrym systemem szyfrowania danych, który od razu do jasności powiem, nie jest możliwy za kolokwialnie do rozwalenia. Kryptografia to jest matematyka. Tak? Oczywiście za 15 lat może przy użyciu komputerów kwantowych i tak dalej. Są takie systemy na świecie. I powiem w tym momencie rzecz fundamentalną na koniec. My taki system mamy i w naszym najgłębszym przekonaniu, mówiąc naszym, mówię o sobie, mówię o wielu mądrych ludziach, którzy nad tym projektem pracowali, jest również szalenie istotna ta polskość, o której pan prezes wspominał w innym troszeczkę wydaniu, mówiąc o tym, że Poczta Polska jest w sposób naturalny predestynowana do tego, żeby operować cyfrowymi aspektami życia Polaków, oczywiście nie wszystkimi i oczywiście nie w 100%. To nie tylko, że jest niemożliwe, ale jest bezsensowne, ale na przykład, no proszę sobie wyobrazić, to odniosę się na sekundę tylko jeszcze do tego, co mówił redaktor Sakiewicz. Ja często też miałem ten dylemat. Ja co prawda nie jestem najczęściej ściganym człowiekiem w Polsce, jak sądzę, ale też dostaję czasami korespondencję z urzędów skarbowych, z sądów, z Bóg wie skąd jeszcze, tak? Z różnych instytucji, które nie wiedzieć czemu zresztą wysyłają mi listy polecone, zamiast wysłać to zwyczajnie, ale tuż jakby jeszcze inny temat. I naprawdę byłbym happy bardzo, gdybym mógł załatwiać to z domu, gdybym mógł dostać to elektronicznie, bo po pierwsze nie zawsze jestem w domu, po drugie nie mam czasu, po czwarte kwitek może się zgubić i tak dalej, prawda? I tu w mojej ocenie, i tu jest 100% zgoda, Poczta Polska w mojej ocenie ma absolutnie gigantyczne zadanie do wypełnienia, natomiast wywnioskowałem z tego, co pan prezes mówi, tak troszeczkę między wierszami, przepraszam panie prezesie, powiem to jasno, ciągle jeszcze brakuje pewnych decyzji, tak?
to decyzji, które są pewnie, mówię, rozproszone w różnych miejscach. I z tym trzeba zrobić porządek. Dziękuję. Dziękuję, panie prezesie. Czy mogę prosić o to odpowiedź, bo przerwano panu, bardzo proszę. Tak, ja trochę chciałem się odnieść do tych wypowiedzi. No tak, myślę też, ja też tak definiuję, że rzeczywiście w Polsce potrzebne jest jedno miejsce, które będzie odpowiadało za strategię cyfryzacji. Dzisiaj pewnie tak nie jest. I to jest pierwszy element. Drugi, powinna być publiczna debata dotycząca, jak ta cyfryzacja ma wyglądać, biorąc pod rozwagę wszystkie te elementy, również związane z bezpieczeństwem i państwa, i obywatela. No i trzeci element, na który chciałem zwrócić uwagę, trochę odniosę się do pana, przepraszam też, który ma to doświadczenie francuskie. Pierwsza rzecz, poczta francuska jest operatorem cyfrowym we Francji, pełni właśnie te funkcje. My w tej chwili jako Poczta Polska, o ile pamiętam, miesiąc temu podpisaliśmy z Ministerstwem Cyfryzacji umowę, że także u nas w poczcie, w urzędach pocztowych można zakładać zaufany profil. Że nie trzeba w urzędach skarbowych, nie na stronach bankowych, można też w urzędzie zrobić to. I mamy też tą możliwość, ale to jest od miesiąca. Ta rzecz we Francji jest naturalna od dwóch albo od trzech lat w poczcie francuskiej. I też państwo francuskie na pocztę francuską w ten sposób patrzy, więc to jest taki przykład. I też odnosząc się do tych aspektów związanych z obrotem. Ja jak zostałem prezesem poczty rok temu, to jedną z pierwszych decyzji, jakie podjąłem i tutaj ona, to było możliwe także dzięki bliskiej współpracy z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych, było to, że Państwo sobie wyobraźcie, że dużą część druków związanych z dowodami rejestracyjnymi dla samochodów dostarczaną z PWPW do gmin i później wypełnianą dostarczała prywatna firma, czy tam państwowa firma francuska. To po prostu i jednocześnie to jest też tak, proszę Państwa, że wszyscy mamy świadomość, że operatorzy pocztowi mają swoje związki formalne z elementami bezpieczeństwa państwowego. I tak jak Poczta Polska ma te związki, to także Poczta Francuska. I my jako państwo w sposób przetargowy, konkurencyjny oddaliśmy dużą część aspektu i operator francuski w postaci firmy kurierskiej nosił do obywatela i między gminą i PWPW dokumenty. Udało się to zmienić. Dzisiaj już Poczta Polska dostarcza te dokumenty. Bardzo dziękuję. Wychodzi na to, że musimy też zrepolonizować niektóre usługi pocztowe w Polsce. Proszę Państwa, odnośnie, chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć, ponieważ niestety nie udało nam się dzisiaj, nie dotarł dzisiaj przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, a chcieliśmy też porozmawiać o infrastrukturze krytycznej i o bezpieczeństwie tej infrastruktury. Obiecuję Państwu, że w przeciągu miesiąca przygotujemy taką debatę dotyczącą cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszych danych, przepływu takich danych. Zaprosimy przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, oczywiście Ministerstwa Obrony Narodowej, żebyście Państwo też mieli pełną informację, jak to wygląda na ten moment, jakie są plany, bo myślę, że to jest taki dla nas też krytyczny, jak obywateli temat i chcielibyśmy na pewno wiedzieć, jak to się będzie rozwijało, skoro już widać, że pewne sygnały są, że rzeczywiście państwo polskie zaczyna o nas dbać, o ten interes narodowy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za dzisiejszą debatę. Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej oraz Marek Cywiński, prezes Capsz Telemetric Services. Bardzo dziękuję panom.